Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na makijaż. Będzie to makijaż dzienny przy użyciu nowości. Pokażę Wam kilka produktów, których jeszcze nie używałam, a już są od jakiegoś czasu w mojej kosmetyczce i razem je przetestujemy. Oczywiście nie będzie tutaj wszystkich produktów. Wszystkich produkty nie będą nowościami, no bo jeszcze do tego nie doszłam. Musiałabym jeszcze dość długo zbierać. Ale to, co mam, to Wam pokażę i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I słuchajcie, zaczynamy od bazy. Baza nie będzie dla Was nowością. Baza to jest L'Oreal Infallible i to jest baza przeciwzaczerwienieniu. Bardzo ją lubię, bardzo przypadła mi do gustu. Jedną pompeczkę wylewam na dłoń i aplikuję. Baza zaaplikowana, jak widzicie, widać to, nałożyłam ją tutaj na policzki, na nos, trochę na czoło i na brodę. No i teraz przechodzimy do podkładu. Podkład, który użyję, to również nie będzie dla Was nowością, ale jeśli dorwiecie go na jakiejś promocji, no to koniecznie go kupcie. Mówiłam o tym więcej na Instagramie, więc jeśli tam mnie jeszcze nie śledzicie, to zapraszam. Tutaj będzie link, albo na dole będzie link, chyba bardziej na dole. A podkład to jest My Secret, to jest Matte Blur Perfect i mój jest w odcieniu 01 Ivory. Jedyny minus tego podkładu to właśnie odcienie, bo znajdziecie tylko 3, więc jeśli jesteście naprawdę bardzo blade, to ta jedyneczka może być dla Was troszeczkę za ciemna. Na mnie jest spoko, więc używam go. On jest dość gęsty i już naprawdę niewielka ilość pozwoli Wam zakryć całą buzię. Więc ja nakładam i widzimy się zaraz. Oczywiście, gąbka, którą nakładam, to jest gąbka z Vibo. Jeśli nie widzieliście filmiku z gąbkami i z moją bitwą gąbek i recenzją, ona się tutaj pojawi, więc zobaczcie, czy Beauty Blender jest moją ulubioną, czy Beauty Blender coś przebiło. Podkład nałożony. Przejdźmy teraz do korektora pod oczami i tutaj również nałożę nowość, ale jej test miałyście już na kanale, tutaj Wam się pojawi. To jest korektor Soft Matte Complete marki NARS i ja mam tutaj takie próbeczki, które otrzymałam przy okazji zakupów w Sephorze i ja używam odcień Vanilla, to jest Light 2. Nakładam go pod oczy i już do Was wracam, a jeśli chcecie wiedzieć, co ja o nim sądzę i jak sprawdził się ten korektor w ciągu dnia, coś mi tu stoi, no to koniecznie wpadajcie na ten film. Jak mówiłam, będzie on w karcie, ale link też znajdziecie na dole. Korektor już nałożony, jak widzicie, moja okolica pod oczami jest bardzo ładnie przykryta i rozjaśniona, więc już wiecie, że ten korektor naprawdę jest super, jego cena jest też super, więc cieszę się, że mam te próbki, które są dość pojemne. No i co, teraz będziemy przypudrowywać całą twarz i do tego celu użyję sypkiego pudru ryżowego z Ekocery. Mam go już od września, jeszcze nie miał swojej premiery, więc premiera nastąpi dzisiaj. Używałam, bo mam próbkę tego bananowego, chyba bananowego, był spoko. No a dziś do akcji wkracza ten ryżowy. Tutaj mamy, jak widzicie na górze, ładny taki puszek. I wieczko jest zaklejone, więc ja je odklejam. Jak widzę, że tutaj mamy dość dużo tych kropeczek. Wiecie co, ja nie odkleję całego tego wieczka, bo nie chcę, żeby mi się tutaj to jakoś nadmiernie sypało. Otworzę sobie po prostu kilka dziurek i będę pudrować twarz. Puder już nałożony, jak widzicie, cała buzia fajnie przypudrowana, pięknie pachnie, fajnie się z nim pracuje, więc pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Przejdźmy teraz do konturowania twarzy i do tego celu mam tutaj nowość również, to jest Ingrid Cosmetics i to jest paleta do konturowania twarzy. Jak widzicie, przypomina Wam pewnie paletę z Everline,
Dobrze, dobrze Wam przypominam, są bardzo podobne. No i w środku znajdziemy rozświetlacz, róż i bronzer. Ja sobie użyję tego bronzera i rozświetlacza różu. Z różem mamy takie relacje troszeczkę nie za bardzo przyjacielskie, więc różu nie używam, ale bronzerem sobie ładnie tutaj ocieplę twarz. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na pierwszy rzut oka ma bardzo ładny kolor. Bronzer jest nałożony, jak widzicie, on jest bardzo delikatny, więc spokojnie możecie wy początkujące, jeśli takie jesteście, go używać. Nic się nim nie poplamicie, nie zrobicie sobie plam, nie nałożycie go sobie za dużo, bo naprawdę ma bardzo ładny kolor i nakłada się go, możecie tą ilość dozować, możecie sobie nałożyć mniej, możecie sobie nałożyć więcej, więc naprawdę bardzo, bardzo na plus. On się też bardzo nie pyli, więc super. Teraz nałożymy rozświetlacz. Zobaczę najpierw na palcu. On jest, widzę, bardzo delikatny, ale ma taki chłodnawy odcień. I ten rozświetlacz, o, zobaczycie? Zobaczycie. Nakładam na kości policzkowe. Go nakładam i nakładam, tego błysku jest bardzo niewiele, więc on jest takim bardzo dziennym rozświetlaczem, więc ja sobie dołożę teraz Catrice Disco Ball, żeby tutaj osiągnąć większy efekt, ale jeśli szukacie takiego dziennego efektu, bardzo delikatnego, no to on się Wam sprawdzi. No dobrze, rozświetlacz nałożony, możemy teraz przejść do makijażu oczu. I mam tutaj nowość, tutaj mam paletę z Affect, ale ją użyję w osobnym filmiku, a dziś na oczy nałożymy znaną Wam już paletę z Mio i też znajdziecie tutaj, ale mam taki brązowy cień z Affect właśnie, więc jego sobie na pewno użyję i mam też pigmenty, dwa kolory, użyję jednego, ale zobaczycie, jak on się sprawdza w akcji. Więc co, zaczynamy od palety Mio, i tak jak wy już pewnie wiecie, płaskim pędzelkiem z Hakuro nakładam ten cień beżowy na całą powiekę. Moją bazą jest korektor, więc gruntuję sobie ten korektor. Jeśli już powieka jest zagruntowana, to zewnętrzny kącik wykonturuję sobie tym brązem. I do tego użyję dużego pędzla również z... to jest pędzel z Hulu, bardzo ostatnio przypadł mi do gustu. Stosuję go do każdego makijażu, jest bardzo miękki i włosie jest naprawdę super. Więc konturuję sobie zewnętrzny kącik. Oko wykonturowane i teraz przechodzimy do tego ciemnego brązu z Affect. To jest numer, jeśli nie wiecie, Affect nie ma kolorów, Affect ma numery. To jest numer S0011 i nakładam go mniejszym już pędzelkiem, bardziej precyzyjnym, zewnętrzny kącik, żeby przyciemnić zewnętrzny kącik. Pamiętajcie, że one są bardzo... bardzo dobrze napigmentowane i są takie bardzo delikatne, że tylko raz już zanurzycie i macie naprawdę full koloru, więc o tym pamiętajcie, żebyście sobie po prostu nie namaczały za dużo tego pędzla w cieniu, bo po prostu już tylko muśnięcie wystarczy. Widzicie? Jak widzicie, zewnętrzny kącik już został przyciemniony, ale brakuje mi tutaj trochę koloru, dlatego wewnętrzny kącik bardzo delikatnie nałożę pomieszanie tych dwóch odcieni, bo na środek będę kładła taki złoty, piękny pigment. I tą mieszankę cieni nałożę naprawdę bardzo delikatnie w wewnętrzny kącik, żeby tylko lekko go zaznaczyć i też nie będę jechała daleko.
Jak widzicie, podkreśliłam lekko wewnętrzny kącik. Nie zrobiłam tego bardzo mocno. Środek powieki, jak widzicie, jest jeszcze jasny, ale to się zaraz zmieni, ponieważ użyję takiego pięknego pigmentu. To jest pigment również z Affect, to jest również moja nowość i to jest odcień N0126. On jest, już Wam pokażę, on jest taki złoty, zrobię Wam tutaj swatcha. Mam jeszcze jeden, zaraz Wam pokażę, ale ten zdecydowanie skradł moje serce. Tak wygląda ten pigment, widzicie jak on się pięknie mieni, czy on się nam fokusuje. O, to jest ten złoty. A drugi odcień to jest N0143 i to jest takie holo bardziej, jak widzicie. I on tak już na oczach nie bardzo mi się podoba. Inaczej go sobie wyobrażałam, ale nie zmienia to faktu, że jest piękny. Tylko po prostu trzeba go łączyć z innymi makijażami. Jak ten złoty możecie sobie nałożyć solo na całą powiekę. Taki bardzo szybki makijaż, tak? Z tym trzeba już bardziej pracować i on tak wygląda. Takim płaskim pędzelkiem zaaplikuję go na środek powieki, wypełnię sobie tą przestrzeń. Widzicie, wygląda przepięknie. Wezmę sobie teraz jeszcze ten brąz z tej palety od Mio i poprawię sobie, żeby sobie tutaj wszystkie połączyć elementy tym dużym pędzelkiem z Hulu. Jeszcze sobie wszystko połączę. Dolna powieka. Na dolną powiekę wyląduje ten taki musztardowy z tym brązem. Jak widzicie, ten brąz dzisiaj gra główne skrzypce i lekko nałożę go na 1/3, 2/3 powieki. Bo nie chcę, żeby ta powieka też na dole była bardzo taka ciemna. Mamy to, a w wewnętrzny kącik, żeby go rozjaśnić, nałożę ten złoty cień. Również z palety Mio. I nakładam go bardzo precyzyjnym pędzelkiem, który służy też do brwi. I tak prezentuje się makijaż oczu. Kropki nad i dodadzą mu rzęsy. I tutaj moje trio. Oczywiście odżywka z Eveline. Mam tutaj tusz z Lovely Curling Pop-Up Mascara. I nowy tusz, który zastąpiłam Eveline, to był Volumix Fiberlast. To teraz jest Volumix Fiberlast, ale tamten był chyba wydłużający. A ten jest maskara dająca efekt sztucznych rzęs. Użyłam jej już wczoraj i jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłam tą szczoteczkę, muszę ją Wam pokazać po prostu. Bo tamten złoty Gold Row, złoty Fiberlast ma taką szczoteczkę bardzo podobną do tego z Lovely, w kształcie takiego banana. A tutaj widzicie, macie taką totalnie płaską szczoteczkę, też lekko wygiętą i macie włoski na górze i na dole. Szczerze, bardzo dziwnie się maluje nią rzęsy, ale da się. Kwestia wprawy i przyzwyczajenia daje również fajny efekt, więc ja maluję rzęsy i zaraz zobaczcie, jak to wygląda. Tak wyglądają wytuszowane rzęsy. Teraz jeszcze przyszła pora na brwi. Brwi to żadna nowość, to jest L'Oreal Brow Artist Expert. Wyczeszę sobie tą szczoteczką brwi, lekko je podkreślę i przejdziemy do ust, bo tam jest naprawdę bardzo fajny produkt, którego jeszcze nie testowałam, a wiem, że fajnie się sprawdza. Brwi już ujednolicone, ale słuchajcie, żeby rozświetlić tutaj łuk brwiowy, to ostatnio odkryłam kredkę z Dermacolu. Ona z jednej strony ma taki korektor, ale z drugiej ma kredkę rozświetlającą i nałożona lekko na łuk brwiowy fajnie podkreśla właśnie brwi i tutaj lekko je unosi, więc popatrzcie. Lekko sobie tutaj nałożę i efekt jest od razu inny. Spojrzenie jest bardziej świeże, więc bardzo fajne.
i go używam, a jeśli chcecie tego korektora używać, on fajnie sobie nim możecie wyczyścić te okolice wokół brwi i te brwi będą jeszcze wtedy bardziej takie podkreślone, będą takie wyrysowane, jeśli taki efekt lubicie. No i przyszedł czas na usta i usta to jest pomadka z Ingrid, to jest Ingrid Matte w odcieniu 309, to jest pomadka matowa. I ona ma taki piękny brudno-różowy, ma kolor brudnego różu. Jeszcze jej nie używałam. Mają moja przyjaciółka i jej się sprawdza. Kupiła ją dlatego, że zobaczyła kolor u mnie, a ja jeszcze nie używałam, a ona już mówi, że jest świetna. Więc teraz przyszła moja kolej na tą pomadkę, ja ją nakładam i zaraz zobaczycie efekt. Widzicie? Kolor jest naprawdę bardzo neutralny, naturalny, różowy. Bardzo łatwo się nią nakłada. Jeśli lubicie pomadki w sztyfcie, to super. Ona jest taka kremowa. Zobaczymy, czy zaschnie na mat, bo w tym momencie czuję krem. Ale nie zmienia to faktu, że jest bardzo komfortowa na ustach. Opakowanie też jest piękne, minimalistyczne. I teraz wszystko spryskam fikserem Skobo. Kupiłam go ostatnio na promocji za całe 11 zł. Fajnie się sprawdza. Więc zapryskam i makijaż jest już skończony. I tak prezentuje się cały makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że jakieś produkty przybędą do Waszych kosmetyczek. Te pigmenty z Affect naprawdę Wam polecam. Jak pięknie błyszczą na powiece. Naprawdę są super. Nie są też drogie, kosztują 23 zł. Jeśli chcecie się złożyć z koleżanką, to też super, możecie sobie potem zrobić odsypki, bo tego pigmentu jest naprawdę sporo, że wystarczy na Was dwie. Jeśli chcecie więcej takich makijaży pogadankowych, też z nowościami, dajcie mi koniecznie kciuka w górę, zasubskrybujcie, będzie mi bardzo miło. A tymczasem do następnego filmiku. Pa!